Jesteśmy z Krzysztofem Augustyniakiem już po zakończonym ostatnim wydarzeniu z cyklu Garmin Iron Triathlon. Krzysztof, zostałeś zwycięzcą w kategorii generalnej. Wielkie gratulacje, w końcu mam okazję zrobić z tobą wywiad. Powiedz, jak odpocząłeś po Mistrzostwach Polski w ubiegłym tygodniu? Tak, rzeczywiście. W zeszłym tygodniu startowałem w Mietkowie na Mistrzostwach Polski na dystansie długim, w sumie podwójny standard. No cóż, rzeczywiście, musiałem troszkę odpocząć, dać organizmowi dojść do siebie, bo 4 godziny wysiłek nie został jakby bez echa. Musiałem po prostu odpocząć, tak? 2 dni spokojnego odpoczynku, spokojnych treningów, potem 2 dni takiej normalnej pracy. No i dzisiaj jesteśmy tutaj, jesteśmy po zawodach. Kolejny sukces, trzeci dzisiaj w klasyfikacji generalnej. No i ale pierwszy w generalce. Tak jest, pierwszy w generalce po 4 cyklach, po 4 startach. Odebrałeś główną nagrodę w tej klasyfikacji generalnej, czyli w sumie to w Battle of the Sexes, tak jest. Nie w klasyfikacji generalnej. Rower Scott Plasma 30 byś używał, czy pozostaniesz przy swoim? Czas pokaże. Tak naprawdę jeszcze co do roweru nie mam jakichś tam konkretnych planów. Zobaczymy, jeszcze go oficjalnie, no mam, ale odbiorę go we Wrocławiu w Scottie, także nawet dzisiaj nie mam jak go zabrać, zbyt mało miejsca. Nie mam planów co do tego roweru, mam swój porządny, zobaczymy. Czas pokaże. Powiedz, jak znosisz takie temperatury? No dzisiaj mieliście od rana całkiem ładną pogodę, było zachmurzenie, lekki deszczyk. Wydawało się, że będą właśnie bardzo szybkie wyniki, a potem na biegu wyszło słońce i ludzie się trochę tam topili delikatnie. Jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj i samą pogodę dzisiaj, gdybym miał wybierać między temperaturą, którą miałem dzisiaj, czyli ciepło, a zimno, wybieram ciepło. Zdecydowanie bardziej pasuje mi temperatura, gdy jest upał. Lepiej organizm mój to toleruje i lepiej się czuję w temperaturach dużo, dużo takich cieplejszych niż w chłodniejszych, właśnie gdy jest jakieś około 18 stopni czy jakiś deszcz, bo i tak startowałem w takich temperaturach, także taka temperatura jak dzisiaj mi jak najbardziej odpowiada. No to pewnie przez to, że jednak w tym triatlonie jesteś już ładne kilka czy kilkanaście lat nawet. No już tak ostatnio nawet zastanawiałem się. W samym sporcie triatlonie, najpierw to były duatlony, akwatlony gdzieś tam, to już będziemy około 20 lat. 20 lat już chyba dwójka z przodu jest, także od 2000 roku gdzieś tam staram się trenować i pod wynik, czyli osiągać jak najlepsze sukcesy na arenie krajowej, zwłaszcza krajowej. I co teraz? Co jeszcze w tym roku? No tu już jeden sukces jest zaliczony, w Mistrzostwach Polski też, to drugie miejsce, też sukces zdecydowanie. Tak jest. No i gdzie jeszcze się zobaczymy? Za 2 tygodnie Gdynia, tam będę chciał się zaprezentować jak najlepszej strony na tle zawodników, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, bo wiem, że i tacy zjadą. No i później tydzień, później 18 Górzno, Mistrzostwa Polski na dystansie standardowym i zobaczymy, jak to będzie znów start po starcie, po takim długim dystansie, ale rzeczywiście te 2 starty w najbliższych planach. Powiedz, no startowałeś we wszystkich 4 edycjach. Co myślisz o organizacji? No, chłopacy w tym roku po raz pierwszy zrobili to jako cykl. No jak myślisz? Myślisz pozytywnie, czy? Czy pozytywnie? Bardzo pozytywnie. Naprawdę dwóch byłych triathlonistów należących do czołówki krajowej zabrało się za organizację imprez. Zrobili to na najwyższym poziomie. Wielkie dzięki, tak? Bo nie tylko zorganizowali świetną imprezę, ale też ściągnęli dużo ludzi, amatorów, którzy gdzieś posmakowali tej dyscypliny, dość pięknej dyscypliny. Nam, zawodnikom, przyszło się ścigać w świetnych, komfortowych warunkach, na różnych trasach, od trudnych jak w Radkowie, po szybkie jak w Malborku. Na każdej imprezie towarzyszyła nam rewelacyjna pogoda. No, oby imprez takich było jak najwięcej. Dzisiaj mieliśmy zarejestrowanych ponad 400 osób. Jeszcze parę lat temu 400 osób to było w ogóle niemożliwe. Oczywiście. A ty na pewno pamiętasz imprezy, gdzie było kilkadziesiąt osób. Tak, zdecydowanie tak właśnie, że pamiętam imprezy, kiedy startowałem, czy to Psusz, czy Czarków, czy Gryfino. Cała Polska tak naprawdę zjechana, gdzie startowała po 30 osób, po 20 parę, 40, jak już 60 to już było dużo. Górzno, to w Górzie na Mistrzostwach Polski na dystansie olimpijskim jeszcze wtedy startowało 120, to się wydawało, że to już naprawdę to są imprezy bardzo duże. No teraz startuje nas po kilkaset, 300, 500. Cieszy, to tylko cieszy i no i oby więcej właśnie. No za 2 tygodnie Gdynia, kolejna mega duża impreza, zgłoszonych około 2000 ludzi, to dla samego nawet klimatu trzeba przyjechać, zobaczyć.
Zapraszamy serdecznie. Tak jest, tam też na pewno będziemy. Dziękujemy w takim razie, Krzysztof, za wywiad. Do zobaczenia na następnych imprezach. Dziękuję ślicznie i dziękuję też za wsparcie i pomoc moim sponsorom, gminie Prokowice i wszystkim tym, którzy się przyczyniają do mojego wyniku. Dziękuję.